Lecimy dzisiaj same z Agatą do Anglii. Hejka wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jutro lecę sama z Agatą. Z Agatą, która właśnie do mnie jedzie, zaliczyłam. Lecimy same do Anglii, samolotem. We dwie. Myślę, że będzie to bardzo ekscytująca podróż. Dowiemy się w późniejszym czasie. Jedziemy na Święta Wielkanocne na 4 dni. To jest jedna walizka, w którą się musimy spakować we dwie. Mamy wagę. Najpierw sprawdzę, ile ważę ja teraz w ciuchach, tak jak wyglądam. Ważę 47 kg. 52. Idealnie udało mi się zmieścić w 5 kg. I na razie tyle ona waży. Teraz drugie 5 kg musi zapomnieć Agata i będzie idealnie. Siemka, z okazji tego, że tylko poszła do kościoła, ja teraz przyjmuję tego vloga i opowiem wam trochę o moich wrażeniach z tego wyjazdu. Jak okazało się, mamy ograniczoną ilość mililitrów, które możemy wnieść na pokład. A okazało się, że nasza walizka idzie jako podręczny z nami do samolotu, a nie w tym loku bagażowym. Muszę znieść mój stres co do latania, bo ja się boję latać. Wiem, że latanie jest bezpieczne, to jest jeden z najbezpieczniejszych środków transportu, bo za tym każdy samolot jest bardzo sprawdzany i w ogóle. Czy oby wszystko było git? I odezwiemy się, jak Julka wróci z kościoła. Zwazisz! Polski karawan! Podgłoś! Karawan! Lo 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 lo. Polski karnawał, było brać jak dawał, możesz paść na zabaw. Witamy was w sobotę. Dzisiaj lecimy do Anglii. Jak coś ciemnego do prania, to dawaj. Lecimy dzisiaj do Anglii. Lecimy dzisiaj do Grecji. Lecimy dzisiaj same z Agatą do Anglii. Samolotem, same, we dwie. Tak dla jasności, Agata, ile masz lat? 17. 17? Ja mam 13. No więc... Hejka wszystkim! Jedziemy właśnie na lotnisko. Jedziemy na Majorkę. Na Majorkę. Majorka! Jesteśmy tutaj na bułeczki, były bardzo dobre. I czekamy na samolot. Na 153 i teraz przejdziemy sobie chillować. To jest samolot naprzeciwko. Jesteśmy tu. I mamy za 10 minut odlot. Odlot? Odlot. Gdzie odlotowo. Będziemy czekać na ciocie Zosię i Marysia, czy one już na nas czekają, musimy do nich dojść i tyle. Ale dobrze, w sumie, że mamy ten bagaż tutaj, bo nie musimy czekać, aż przyjedzie, nie? Mama, odwróć się.
Julka, Zosia, Agata, czekaj, jak to się mówi, lajka dać, komentarz. O, wow. To jest moje kobo, nie rozumiem. Nie, to jest takie. Ale to są nowe. One są już takie jakby, ale mam nie. Dobra. W Manchesteru się wysiada. Śniadanie, kościół, jedziemy. Dobre są, a śmieszny są ten proszek, ten. Co ty tam, Julka, mąka pokazujesz? Hej! Hejka na moim kanale. Wiecie, która jest godzina? Jest godzina bardzo późna. Jak jest późno? A w Polsce jest prawie trzecia. Trzecia. Idziemy spać. Dobranoc. Play. Nosisz tatuaże, te piłki. I see. Jest zimno, tak jak to bardzo. Na imię Zofia Macuga. Mam lat 18. To uda. Jutro jest Wielkanoc. Happy raps. Yeah. I done caught it way back at your age. Mamy dziś Wielkanoc i się właśnie dziewczyny ogarniają. Idziemy do jakiegoś miasteczka, więc będę nagrywała. Outfity. Hejka. Jedziemy dzisiaj do Haworth. I do Hampton Beach chyba. Co? Tu jest Agata. Tutaj zadźgali się tu chłopcy z mojej szkoły. Bo tutaj to jest brama do szkoły. Ale ogromna. Ale to jest ogromna. Taka amerykańska jakaś. I jeszcze tu jak do góry pojedziemy, to tam jeszcze trzy budynki takie są. Wiesz, jakie ja się męczę, jak chodzę od jednej lekcji do drugiej? Tam chyba 1500 ludzi chodzi. Nic nie powiedziałam, ale nagrywamy vloga. Już chciałam mieć już we vlogu. To jest Krystian. Ufa. On nie ufa, ale ufa. Nie rozumiem, ale buja. Jesteśmy nad stawem. Jeziorem. I przegoniłyśmy jakieś dziewczyny. Jutro jedziemy do Manchesteru. Pijcie wodę. Co powiedziałeś? Jeśli chodzi o vlogi, to najgorsza rzecz, jaką można powiedzieć, zanim się zacznie kręcić vloga, że kręcę vloga. Nic nie widać, jesteśmy właśnie w sklepie. Jesteśmy w sklepie, ale nic nie widać. Haul zakupowy, żelki z mąką, pingelsy, chipsy, ciastka i wafle ryżowe. Vlog. To jestem ja i Krystian. Krystian jest moim BFF for Lilfilf. Lilfilf. Oh my god, what the fuck. Czekaj, co jest na mojej twarzy? A co to? A, to, jest, to są jakieś chipsy o smaku KFC. KFC. I robimy grube testy. Duże. That's what she said. W Polsce chyba tak nie mówią. That's what she said. To co ona powiedziała. Aha, no to nie. No, nie mówię, to tak chyba nie mówicie. A w jakim to jest sensie? Nieważne. W jakim to jest kontekście? No właśnie. Nie ma
śliczna. A 1 na 10? 7 na 10. 8 na 10. 8 na 10. Uwaga, dzień trzeci. Dzień trzeci. Jedziemy trzeci. Do Manchesteru dzisiaj. Tak, tutaj jest także nasz domek. Zabierzemy was w wycieczkę. Chodźcie, chodźcie. Czy idziemy zaraz do Manchesteru. Tak, ja mam jeszcze moment nad Londynu. Ty masz ich 5? To jest Christian. Jakieś chińskie i japońskie jedzenie. Zielonej herbaty. Ciasteczka zielonej herbaty. Różne takie i te chińskie te i możemy. Testowanie chińskie. Weźmy to, że no, byliśmy w Chinatown i kupiłyśmy jedzonko. Chińskie. Takie pięki. Takie picie. Takie picie. Miałam Oreo o smaku zielonej herbaty. Jakieś ciasteczka o smaku zielonej herbaty i napój o smaku melona. Napój o smaku kokosu. Albo jakoś nie wiem, co to jest. Z jakiejś pisze. No tak, ale ale aloes, czy coś takiego? Nie wiem, takie coś drugie. Nie wiem. To jest w Polsce. To jedno najpierw skończymy, a potem po jedzeniu napijemy się czegoś drugiego. Tak. A. Czyli to jest takie pisie. No tak otwieram. I tak. Się kameruje. Jezu, ale... To chyba tak nie miało się dziać. Że tak miało być? No tak. To słodkie bardzo, słodkie. W ogóle sobie nie leci, jest słodkie. Trochę. Ale to 7 na 10. Ja też. Ja 6. Dobra. I teraz coś do jedzenia nie weźmiemy? Na zmianę? Ale najpierw no może to pić. Takie coś też jest w Polsce, bo to widziałam w drodze, ale nic z tego nie kupiłam. Ja nie lubię. Lubi się aloes? Tak ma być. No? Jest takie żelki. Smakuje jak płyn do prania. Nie, ale dobre jest. Ale dobre jest. Kupiłabym to w ogóle. No? I to jest oczywiście liczy. To w środku to chyba to zliczy. Dobra, dobre. 8 na 10, to mi smakowało. To jest to samo co ja mam, tylko że to jest jakby kokosowe bardziej. Chyba nie smakuje. Jest to straszne. Ja go nie, to nie jest dobre. Oj. Ja to dobrze mi nie zrobiłam. Więc właśnie już tak... Coś tak smakuje. Nie. Ziemia. Moje mango jeszcze. To jest mango? Tak. Melon. Nie, też? Nie. Słodkie. Jak to wszystko słodkie. Ale nie jest złe. To jest melonowane. To jest bardziej moim zdaniem, no? A co to jest? Wygląda jak... Ale dziwne. Dobra. Jak? Nie czuję w ogóle herbaty, po takie nadzienie w środku, które w ogóle niczym nie smakuje, takie tylko kule ciasteczką. Green tea. Muszę za chwilę przepić kule. Bo ja lubię niesłodkie kule rzeczy, więc może dlatego. No. Następny produkt to te pianki oto. Idealnie 4! A fajnie. Piękna. No, ale tu ma dziwne. Dawaj pierwsza. O, co tu jest? Ale skapki. No, tak, mam konsystencję. Mam problem. To wszystko nie ma w ogóle smaku. No, to już te chemiczne coś. Chińskie. Chińskie. Ja też daję 2 na 10, a wy? Ja 7. 7, a muszę z Agata? 4. Po prostu aktualnie. No, takie mini opakowania. To właśnie o smaku zielonej herbaty, bo nie nagrałam. I ma takie zielone oh, warstwy, czekaj, bo... fajną, ładną. Czekaj, o, no widać. Zwykłe Oreo, takie miętowe. No właśnie trochę taki posmak miętowy jest. Posmak mięty. Ja, dla mnie śmierdzą krew. O, takie, takie kapelki. Kapeczki. Patrzcie to. Łódko. Kateczki. O, ale ten szybko macha. Pa, pa! Czekaj, później dam świeczki, tak?
O, to na Zosi. No, żeby się nie zgubiła. Co to jest? Mikał, może jakiś Chińczyk ogląda twojego vloga i teraz... Mamy meczyk i paznokci? Maczyk. A stopy byś to pomalowała? No, niestety nie. Dobra, jemy właśnie w jakimś parku gdzieś. Taking pictures in my mind. Got the sun in my head. Kupiliśmy sobie właśnie takie picie. I tutaj, nie, nie będę mówiła tych nazw po angielsku, bo się ośmieszę. Mam takie, to jest Marysi i Zosi, a tutaj jest matcha Agaty. Mamy dziś ostatni dzień. Dziewczyny jadą sobie. Mamy dziś ostatni dzień i dzisiaj wylatujemy do Polski znowu. Niestety. Jaka? Bluzka z Primarka. Podnie Zara. Pasek Primark. Zosia Macuga. Moi drodzy, dzień trzeci. Tutaj jest trzeci czy czwarty? Czwarty i ostatni. Tutaj Julia ze swoich nowych spaniach Juicy. Jesteśmy pod jakąś wieżą. Jak ona się nazywa? Roundhouse Tower. No właśnie, tak. I, potem idziemy na meksykańskie żarcie tam do Zosi, gdzie Zosia pracuje. I będziemy już jechać na lotnisko niestety. I ogólnie to taka ciekawostka. W Anglii ludzie nie opiekują się nagrobkami i wszystkie wyglądają o to w ten sposób. Jesteśmy już do Zosi, do restauracji. Pokaż kafę. Ja muszę sprawdzić telefon. Taki fajny list. Tutaj jest ładnie wszystko. Przyszły nasze tacosy. Przyszły już nasze tacosy. Spróbowałaś już czy jeszcze nie? Tak, dobra. I takie fryteczki. I frytki są bardzo dobrze usmażone. Takie pychotka. Już się nagrywa i wyjadę. Jak już teraz się nagrywa? Tak, i już po prostu nagrywasz. Dzień dobry? Matka, ale ty, ciebie ty ma nie być. Dobra, ja cię z tobą mogę, to ja dobra. Marcin, nasz pop. Witam was, drodzy te... Youtuberzy, widzowie naszej naszej młodej gwiazdy, Julii. Chciałem wam pokazać, w jakich ekskluzywnych warunkach my żyjemy. Może najpierw pokażę, o, my się już ekskluzywnie już się szykujemy na powrót do was wszystkich, moi drodzy telewidzowie. Ja jestem w ogóle w ekskluzywnej roboczej bluzie, z ekskluzywną żoną. Dobra. Pokaż, jak kwitnie ładnie nasza magnolia. Pokażemy wam, proszę bardzo. O, jak, no ty jesteś już kwitniesz, ja wiem. Tak nam kwitnie ładnie magnolia, proszę bardzo. Generalnie interesujemy się bardzo ogrodami. Może po naszym ogrodzie tego nie widać, ale pokażę wam, jakie mamy, jakie rośliny przyjadą z nami do was. O, mamy już taką jodłę, która zmieni obywatelstwo z angielskiego na polskie. Mamy takie coś bardzo kujące, czego pewno nie znacie. To się nazywa monkey tree, czyli małpie drzewo. A nazwa naukowa jest Araucaria araucana. Tak, pokaż, jak to wyrosło. A pokażę wam największy organizm żywy na świecie, jaki jest, czyli... Czyli ja? Czyli sekwoje, które w naturze w Stanach dorastają do 100 metrów, a ja wyhodowałem tą z nasionka, proszę bardzo. Tutaj się zaczyna, tam się kończy. Jest do wzięcia, aby ktoś chciał sobie wykopać. No i co tam dalej? Oliwki uprawiamy, liście laurowe uprawiamy. Tu nas jesteśmy niestety monitorowani, o. Jesteśmy monitorowani przez grupę małolatów. No i tutaj tu się bawimy też w rośliny. Tu mamy bananowce, mniejsze araukarie. Tu mamy rośliny, które Zosia marnowała, męczyła i teraz tu dochodzą do siebie. No, różne.
takie cykasy tak zwane, inne palmy mrozoodporne, to wszystko do Polski tu zjedzie. Ogigle to są. Ogigle, to jest fajna jucha, która wytrzymuje do minus 20 i w Polsce pięknie rośnie. Proszę bardzo, byście mieli wątpliwości, mamy figi, no i tyle. No i tym się zajmujemy. Co tu jeszcze możemy powiedzieć? Julka była grzeczna, fajna dziewczyna. Agatka też. Agatka oczywiście też, czyli zastępca kierownika tego kanału. Idziemy do Rodka? No i to właściwie wszystko. Aha, tutaj mamy magazyn rowerów, to jeszcze wam pokażę. To nas też, że tak powiem, pochłania. U nas rowerów jest więcej jak ludzi. Pokażę wam. Pokażę. O, patrzcie, widzicie? Tu mam takiego fajnego starocia firmy Peugeot. Ten będzie dla Marysi starość, ale jest w perfekcyjnym stanie, fajnej firmy, angielskiej, Raylight. No i tam rower Zosi. Wiesz co, ja już skończyłem generalnie swoją produkcję. Julka, tylko wiesz co, żeby się nie okazało, jak ty zrobisz wstawkę ze mną, to liczba subskrybentów tam z iluś tysięcy spadnie ci do 200, nie? Jesteśmy w Starbucks. Zrobiliśmy sobie takiego piernika. Nigdy go nie znam w Starbucksie. Ej, ale fajne, to ma jakąś taką różowe posypkę. Jakaś posypka, to jest ogólnie strawberries and cream w Starbucksie i tak. Jest 22.20, my nawet do samolotu nie wsiadłyśmy. Gdzie wsiadłyśmy o 19.00, pół godziny siedzieliśmy i nas wyproszono, bo opóźniony jest lot. No i tak jakby siedzimy już tu już 3 godziny, bo najpierw mieliśmy godzinę odwołany lot, jakby opóźniony, a teraz już jest 2 godziny i ta już jest 3 godzina, za chwilę będzie lecieć i nie wiemy, co się dzieje. Tylko jak skomentujesz o to tą akcję? Nie polecam i nie życzę tego nikomu. Jednak został opóźniony o kolejne 2 godziny nasz samolot, więc o 1.00 mamy podobno taki planowany wylot stąd do Poznania. Nie wiemy co robić, a że ja liczę kroki, w sensie staram się robić 10 tysięcy kroków dziennie, to teraz chodzimy w tą i w tą, po prostu się kręcimy wokół lotniska. Mam już 7900 kroków, więc zostały nam 2000, co nie jest tak, wiecie, mało. Idziemy dalej, ja bym teraz poszła do toalety.